No, witam serdecznie. Zaczynamy następny odcinek. Oczywiście mamy do znalezienia. Chyba dwie maski nam zostały do znalezienia. Więc zaraz je tutaj opanujemy. Ostatni zapis. No, trzeba ten zamek opuścić jakoś. No, inaczej się nie opuści jak tylko poprzez znalezienie wszystkich brakujących masek. Tutaj pewnie coś możemy. Tu coś my, u grubasa coś możemy sprzedawać, nie? Też. Tylko potem co ja zasadniczo bym, no może bym chciał, ewentualnie bym chciał, chociaż tutaj mamy. No mam przecież tego, tych. Nie wiem właśnie, czy to lepiej sobie ulepszyć na przykład broń, chociaż to też jest drogie. Przeładowanie. O, ewentualnie pojemność magazynka może bym zrobił. Ale to jest. Aha, tylko do tego. Siła ognia. A nie, to też jest. Ale nie idzie tego tak. Aha, a czemu tak? Pojemność magazynka bym ewentualnie. No to się może przydać zawsze, nie? To jest szybkość przeładowania pewnie. To się może zawsze przydać. A jeszcze. O, do następnego razu, gruby. Dobra, słuchajcie, my musimy iść jakoś teraz tak. Mamy. Ta jest włożona i ta jest włożona, tak? Tu dwie maski nam brakują. Wydaje mi się, że one gdzieś są do góry. Jedna była tam po prawej stronie, szliśmy. A druga powinna być gdzieś tutaj na lewo. I następna jeszcze po prostu do góry, nie? Na samej górze, gdzieś po dachach skakali. Gdzie to było? Zamknięte z drugiej strony. Widzicie, tam jest maska. Jak jest zamknięte z drugiej strony, ciekawe jak tam wejść. Na pewno zaraz do mnie będzie szła. Zobaczymy, czy tędy da się gdzieś jakoś przejść. Musimy się tam jakoś dostać, tylko jak? No to oczywiście już czytaliśmy. Jak chcecie, to sobie zróbcie pauzę i przeczytajcie, ale. No trzeba. Trzeba tam jakoś dojść. Zamknięte od drugiej strony, no fajnie. Ale. No idzie tutaj, nie? Menda? Nie. Tak jakby gdzieś była pod nami. A ciekawe, czy na przykład ona nam otworzy drzwi. Nie? Kurwa. Jestem przerażony. Dobra, my byliśmy. Byliśmy tam. A jak wejść tam? Ciekawe, czy jest taka możliwość, że na przykład my sobie za nią byśmy tam wleźli, nie? Zobaczcie, czy. Bo tędy też nie przejdziemy, nie. Może. A może tędy i tu jakoś dookoła obejdziemy, co? Nie, bo tu też już nie przejdziemy. No chyba, że tędy. No musimy tam jakoś przejść, ale dołem? No to się naszukamy. Nie, no to jest. Aha, to czekajcie, a jeszcze tutaj. No tu była. No to jest ta maska, tak? No dobra, jak tu jest ta. To jak przejść do tamtej maski? Zobaczcie, ona jest po tamtej stronie. Jak przejść z drugiej strony przez tamte drzwi? Kto to wie? Jak przejść tutaj? Zamknięte od drugiej strony. No okej, okay, no fajnie, rozumiem. A z której strony da się tam ewentualnie.
Wejść, przejść. No i to będzie problem. No nie wiem, ja bym zaryzykował, no bo tutaj to jest ten wine room, tak? Tutaj nigdzie nie zajdziemy. No może chodźmy tu rzeczywiście i zejdźmy tam na dół. Tylko co nam to da? Nie wiem, może gdzieś tam zejdziemy o jedno piętro, potem będziemy mogli... Gdzieś wejść o jedno piętro wyżej, no nie wiem. Trzeba zaryzykować, bo... Trzeba tam przejść na drugą stronę, to jest jedna... Świetnie, spadnąłem. No to tylko ja takie rzeczy potrafię. Oczywiście, dobrze, że żyję. Tu już to też czytaliśmy wszystko, bo tu już byliśmy na bank. Matko boska, jak zwykle ja tu... Stresy holendarne. Holenderskie. Trochę sobie zapalimy światełka, niech coś tam się świeci. Aha. Gorzej jak się gdzieś tutaj w bombie w coś nieciekawego i zdechnę po prostu. No w sumie nic nie uzyskałem, także. To jest zamknięte, okej, okay, rozumiem. Nie chcecie mnie tam. Mówię niuś, dobra. Tak jeszcze się rozglądam, patrzę czy, bo może jak już jesteśmy, to może coś się znajdzie, nie? Ale... Raczej nie, ale dobra, no to ciśniemy dalej. Tu kojarzę to, dobra. Nie wiem co to jest za przejście. No tutaj na bank byliśmy, bo to rozpalaliśmy te... Właśnie miałem pytać, czy nie ma tego. Rozpalaliśmy tamte. To wszystko czytaliśmy. Także my tutaj możemy sobie spokojnie speedruna robić, ale może dzięki temu przejdziemy sobie na drugą stronę i gdzieś tam wyjdziemy w tym. No bo nie mam pomysłu kompletnie na wejście przez tamte drzwi, nie? Tu jakby jeszcze coś było? A, to takie tam inne przejście, zajście, dobra. Okej. O ty mendo. Dobra. Trochę, że się zlęknął. Gdzie tu weź? Cicho, bo mnie tu ktoś chyba goni. Słyszałem czas. A tym nie otworzymy? Pewno, że otworzymy, dobra. A, w ten sposób, tak. Chce się ze mną pogrywać, okej. Okay. Dobra. Bomba rurowa, ale my tą bombą rurową tu czegoś nie rozdupcymy? Tak mi się coś wydaje, jakbym miał... Kurwa! Demendo! Dobra, padnę. Ale chyba następnie lecą. Jest ta bomba rurowa. Wiedziałem, że coś tutaj w tym... Dobra, padnę.
Fragment kryształu, no okej. I co z nim? Aha, no fajnie, ja liczyłem na to, że my tu coś z tym zrobimy bardziej. Że ja to przewrócę. Amo? Tak, jest amunicja, dobra. Ciekawy jestem, czy coś byśmy tu w ogóle... To się już tanie byli. Ej, a zobaczymy, czy to się... Żeby to się w tamto rozsuślało. No właśnie. Ty to masz szary łeb. Ty to. Jak to huśnąć tutaj? Bo tam to już tam nie doleci pewnie, nie? Bo jak strzelę to się nie... Myślałem, że chociaż tak, może ja cały lotam, jak to robię tutaj. Bo podejrzewam, że to będzie sekret tego, że kraty by się opuściły pewnie, nie? Ciekawe, czemu to się w ogóle nie chce podpalić? Sam tym się podpaliło, nie? Tamto się podpaliło elegancko, a to już... Niekoniecznie. Ciekawe czemu to się nie chce podpalić. Nie, to nic nie daje. No ciekawe, no mamy taką zagadkę niedokończoną, no trudno, ale... No ale nie wiem, co tam zrobić. Dobra, którą stroną to wychodzimy? Czy tam pierwszym się fajnie podpaliło? Jak macie jakieś pomysły, to napiszcie w komentarzach, ja do tego wrócę ewentualnie. To pierwsze się fajnie podpaliło tam. Wygląda tak, jakby coś tu chodziło. To tylko jest zamknie, tylko jest zamknie. Przecież to ewidentnie coś słychać. Coś harczy. Aha, bo oni tam na dworze stoją. To coś chodzi nade mną, pode mną, czy... Ja już nie wiem. O, wlazło tam, dobra, chuj.
No co nie zmienia faktu, że my mamy iść, no, bo tam mamy iść, no, tutaj musimy wejść. Ja cały czas nie wiem, jak tu wejść. My musimy wejść tu. Zamknięte z drugiej strony. Jak to zrobić, żeby to było otwarte z tej strony? Ta już się nam gdzieś tu pokazała, menda jedna. Ja bym sobie zapisał, bo my jednak tutaj trochę żeśmy nałazili. Gruby, zapisuj dalej. Aha, a gruby coś jeszcze idzie. Ale że co, że to mogę sprzedać? Ja myślałem, że idzie. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Pozostałe. No dobra tam. Ale zapiszemy sobie. W tym moim najniższym poziomie dziadowskim. Dobra, bo my tu się nadygaliśmy. Lecimy. Jak nie dzieje. O ty mendo. Dobra, spadaj. Interesuje mnie tu. Idziemy tędy. Idziemy tędy. Idziemy tędy. Idziemy tędy. O właśnie. Jak nie da się wejść od tej strony, to my sobie wejdziemy od tej strony. Co nie? Zawsze od jakiej strony da się wejść. Już zapewne czytać. O! To fajnie. To możemy nawet otworzyć. O kurde! Ta menda teraz tu mnie będzie. No fajnie. Składaj ty mendo. Już tu jest ciekawego w tym pokoju. Co jest, muszę to zabić? Jadostwo? Wybombiaj mi. No dobra, have some fun, ale co tu strzelać i co tu roztupcyć? Tam jakieś coś, żeby... Nagrzana jest, ewidentnie. Poluła się jak... Jakby się pokazała, bo... A tu nie będzie jakiejś... Jak zmarnuje... Bo bombnąłbym tutaj, tylko... O jest, dobra, jest menda, ale co ona mi zrobi? No, ewidentnie się nagrzała. Coś tu się stanęło, nie? No chodź tu, mendo. Dobra, no chodź. Kici, kici, taś, taś. Chodź.
To... Tam zaraz, tam... Nie wszystko zrobiłeś. Dobra, chodź tu, Mendo. Nie bądź taka... Mendama... Wszyscy chcą, żebyś spała. Chyba. Ja nawet nie wiem, czy to strzelanie coś... bo to chyba nic nie dawało. Dobra, ale przeładujemy sobie. Trudno, najwyżej się ammo kupi. Te kryształy, nie? Ktoś właśnie Luka pisał o tych kryształach, że coś się... że jest się sprzedaje, czy coś tam. Czy z nich jest kasa? Nie wiem. Dobra, zapewne możemy już tam wyjść, no ale ja bym sobie jeszcze tutaj popatrzył, czy coś tu jest do wzięcia. Okej. Chyba już nic. Chyba już wszystko to, co szło tutaj zlustrować, to żeśmy zlustrowali. O! Zobaczcie, zawsze się coś jeszcze gdzieś skryje, ukryje. Ty, Mendo, ja taki ciężki jestem. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. I zobaczcie, mamy maskę. Jest maska. Maska radości. No rzeczywiście jest radość, nie? O, mamy otworzone teraz to, co nie mogliśmy wejść, nie? Ale ja bym sobie zapisał, ja bym leciał zapisać, słuchajcie. Bo tu i tak mamy blisko. Ta Menda tam siedzi? Dobra. Ci dam Cassandra. Ja bym jeszcze poleciał zobaczyć tą... Dobra, zobaczmy, zapiszmy. Amo mi starczy? Kupię sobie amo może, co? Gdzie to jest? Tu idzie kupić amunicję, tak? A to jest przepis na amunicję do strzelby. Dobra, tam. Cztery magazynki. Dobra, jakieś osiągnięcie nawet mam. Dobra, okej. Dobra, słuchajcie, to Gida. Lecimy po ostatnią maskę, tak? Mamy zapisane. Ostatnia maska jest gdzieś na samej górze. Dobrze, że te drzwi sobie tutaj otworzyliśmy. Teraz mamy tyle dobrze. O właśnie. O, ho. Coś czuję, że tu też nie będzie nic wesołego. Niechaj zabrzmi aleluja. Niechaj zabrzmi pięć dzwonów tej komnaty. No właśnie, to było właśnie fajne. Kiedyś w kościele usłyszałem. Zamiast niechaj zabrzmi aleluja, to baba szła i cały czas śpiewała niechaj zagrzmi aleluja, nie? No ale trudno, no i każdy musi język polski rozumieć, a ja się przynajmniej uśmiałem. I tak właśnie było, niechaj zagrzmi, alleluja. No. A tak to się kończy właśnie, jak się, tak wiecie. Dobra. No fajnie, fajne pomieszczenie, super ekstra. Na czwóreczkę, ale co z nim trzeba zrobić? Coś z tym, niech zabrzmi pięć dzwonów tej komnaty i co się wtedy wydarzy? Gdzie są te dzwony? Dż.
raz. No chyba, że 5 razy trzeba. Tu jest dzwon. Chyba. No to dwa dzwony widzę. O, ludzie. No i takich zadań nie lubię. Chociaż te dzwony to jeszcze widy, ale bo te dwa widać, ale. Gdzie oni tutaj mają więcej dzwonów? Dobra, jest trzeci. Okej. Jeszcze czwarty i piąty, słuchajcie. A tam będzie dzwon, nie? Dobra, i jeszcze jeden dzwon. Jakieś pomysły? Aha, ha. No szary to jednak jest kurwa bystrzacha. O panie. Takie rzeczy tylko wierzę. Że szary takie rzeczy odkrył? No tak, jednak nie jest taki głupi jak się wydaje. Jednak coś tam pracuje, słuchajcie, coś tam jakiś proces myślowy się odbywa. Dobra, dajcie spokój, to było zadanie dla debili. Nie da się ukryć. Nie zakłamujmy rzeczywistości. To było zadanie dla debili, dlatego mi się udało. Ty tam lepiej leż. Mapa skarbów. Dobra. Kryształowa czaszka, wytryk. To się nam może przydać oczywiście. Albo nie oczywiście, ale... Dobra. Słyszałem czat. Słyszałem, że gdzieś w tym zamku jest coś, co nazywają sztylet śmiertelnego kwiatu. Jest to ponoć zabytek z czasów średniowiecza, pokryty mieszanką różnych trudzic z całego kontynentu. Mówią, że został wykuty do zabijania demonów i potworów. Brzmi fascynująco, jednak nikt nie wie, gdzie on się znajduje. Aha. Fajne, żeby się tu nic nie wbombać jeszcze. O panie, no to teraz to my mamy. Co ja ci tu mam wyrzucić? Ty niepoważny jesteś? Co? Przecież ja tego tak nie zostawię, panie. Jak to? Gdzieś trzeba to wszystko poprzenosić, żeby przecież to wziąć, bo to tego nie zabrać, to brzechy. Czekajcie, to muszę. Tylko czy mi snajperka tak na dobrą sprawę jest potrzebna, nie? A gdzie tu jest grupuj? Nie idzie tego zgrupować? No ja bym wolał będzie jednak to, nie?
Na pewno to idzie ustawić tak, żeby... A tam było, żeby zwiększyć miejsce ekwipunku i oczywiście szary nie, po co mi więcej miejsca w ekwipunku, nie? Czemu nie idzie tego zrobić? No było, żeby kupić, no ale dobra, trudno. Dobra, no wiemy gdzie jest w razie co ten karabin, nie? To jakby co, co sobie kupimy miejsce, to... Ale, no chyba, że fabularnie gdzieś będzie potrzebny, ale mi się wydaje, że... Aha. Leć to sobie, leć to, leć to. Wydaje mi się, że... Pompa lepsza, nie? Tu coś jest? Tak tylko sprawdzę sobie. To będzie ataken? Oj, to chyba będzie ataken. Jeszcze tam coś ataken? Dobra. Wybombieniu już. Nie tędy droga. Aha, czyli tutaj jakbyśmy mieli już wszystko, tak? Stąd przyszliśmy. Dobra, no to dzida tutaj w takim razie. Jak tu się nie da. Tak, tu się nie da. No to trzeba tędy, okej. Okay. O ty, będą ma. Nie, są takie, że ja myślałem, że gorsze będą. Dobra, pierwsza amunicja. Trzeba pamiętać, żeby gruby nam zwiększył. Żeby gruby nam prosto w jajca kochonez i pasuje. O, kryształowe skrzydło. Żeby gruby nam miejsce w ekwipunku zwiększył, to wtedy będziemy mogli sobie iść po. Jeszcze potem. O ty. Parkour normalnie po tych dachach, jak? Tamty nie sięgnął nawet. Bądź taka, będę ma. A ten? Pieprzaj dziadu. Dawaj panty tylko. Reszta mnie nie interesuje. A tu jeszcze by się gdzieś doszło? Nie, tu już nigdzie nie dojdziemy. No to idziemy tędy. Nie ma wyjścia, okej. Jeszcze coś mi tu lata. Ale będzie fajne. Mam nadzieję, że uda nam się właśnie te wszystkie wszystkie maski zebrać. Chodź tutaj mi się tam nie wywalaj za tym, tylko chodź tu, bo się zablokowałeś. Ja chcę fanty z ciebie. Dawaj fanty. No właśnie, o to mi chodziło. A nie tak, tylko wszystko za darmo. Na krzywy ryj. Pięknie, dobra. No nic, lecimy. Kevin są w domu. Dobra, chyba mamy. Podejrzewam, że on to zostawi sobie. Chyba mamy ostatnią maskę, co? Okay. I should be able to get out with these. Wszystkie maski mamy. Super.
Teraz jeszcze by było fajnie tam wyjść. A tu jest drapka, dobra, okej. No i pięknie, słuchajcie, pięknie. Długi odcinek. Jak na szarego to długi odcinek, ale myślę, że fajny. Udało nam się zdobyć maski. Popchnęliśmy trochę to do przodu. Nie da się ukryć. Czy tu sobie zobaczymy, czy coś tu jest? Nie, bo tu już pewnie byliśmy. Tak, my tu byliśmy tędy, no to... Aha, no to fajnie, no to, że tędy byliśmy. Aha, jest winda, okej, okay, super. Nie można było tak od razu? Na dół, panie wieś. Ciekawe, czy jeszcze wyżej szło tam wjechać i coś by było. Mnie to już interesuje, że ja mam maski i to... I reszta mnie nie interesuje. A tędy pewnie będziemy mogli sobie wrócić w razie co po strzelbę, nie? Po... ten, po snajperkę. Jak będzie taka potrzeba, nie? I to jest ta winda, którą my tutaj kiedyś tam wcześniej widzieliśmy chyba, no tak. To teraz jeszcze trzeba się tutaj wybombić. Mendo! Gdzie tu teraz ucisknąć? Dobra, dobra, uciekaj. Kurwa, ale mnie jebnęła mnie. Inoros. Run. Ej, dobra, chyba jest, dobra, zapisuję sobie od razu. Cześć, gruby. Welcome, gruby. Aha, od razu sobie kupuję to miejsce w ekwipunku, co? Gdzie to było, to miejsce w ekwipunku? Wszystko. Składniki pozostałe. Ja oczywiście nie będę wiedział pewnie, o co tu chodzi. Co to jest? Zasoby, co to jest wszystko? Dodatkowy bagaż. A to jest na ile? Czy to jest na zawsze? No ciekawy jestem. No dobra. No i teraz byśmy, no właśnie, i teraz byśmy sobie wzięli bez problemu ten. Okej, dobra, zapisujemy. Słuchajcie, mamy zapisane, żeby nas tutaj ta nie czasnęła. Dobra, tutaj mamy, to jeszcze te dwie maski, okej. Która tutaj maska? To już nie gniewu, dobra, radości, okej. Co ty chciałaś? O kurwa, ale mnie jebnęła. Bierę te panty i dobra, spieprzamy stąd. Goni mnie? Nie. A widzicie, tu też są fanty. Tu jest jakieś miejsce zapisu gdzieś? O, właśnie. Kurwa, ona chyba wylazła, co? Wlazła? Nie, chciała wylić, ale nie wylazła. O, dobre jest. Mamy to, słuchajcie. Jakiś punkt zapisu poproszę. Kościół jakiś, kaplica. No to kaplica. O, sztylet jakiś zarąbisty. Oddawaj, tobie się już nie przyda. Target. Ej! Wybombiaj nic! Ej, kosy jest pod żebra. Oddaj mi! No świeży znalazłem. Ale jaja, ciekawe co ona się teraz przed... Ty jesteś smoczycą! Demogorgon? Chryste, panie! Wybombiaj mi z tym traktorem!
Ja pierdziu. I co ja tu mam z tym zrobić teraz? Matko Boska. Chryste. Teraz to dopiero będzie podejść 3280 do zabicia tego dziadostwa. Dawaj, dawaj. Ładuj w nią tam. Tylko nie wiem, czy w nią. Aha, fajnie, do karabinu snajperskiego, tego, którego nie mam. Wiedziałem, że zaraz się okaże, że fabularnie będzie nam potrzebne. Dobra. To ma jakiś pasek życia czy coś, bo ja tu nie wiem. Czy w nią tutaj ładować, czy co? Dalej tam, trudno, walimy tym. Jęczy jakby coś chciała tej. Na co? Kurwa, dojrzała czy co? Gdzie ona jest? Mendo. Ja pitole bym wiedział, że to... Kurwa, pa! Nie wiem, czy ładować w niego, czy w nią. Gdzie to leto? Ale jęczy, ja pierdzielę, no, ewidentnie. Ekwipunek, no, amo. Wytwarzanie. Ej, zniszczyła mi tą wieżę. Ja teraz się będę ukrywał, okej? Okay? Nie, dobry kopak. Uki mendo. Dali go. Ciofamy się, ciofaj się, ciofaj. Ja naprawdę nie wiadomo o czym. Dobra, to ta chyba akurat musi być. Matko Boska. Dobra, czas wybombiać tutaj. Dawaj, gdzie to jest? Time to die.
go. Dawaj, dawaj. Ostatni. Dobra, padła. No i jeszcze żyje Menda. No już naprawdę dajcie spokój, ile to może. No ludzie, jeszcze nadrą te papy. Ciekawe w ogóle, w którym miejscu fabuły my jesteśmy. Jakbyśmy grali godzinne odcinki, to wtedy pewnie już byśmy kończyli, ale jak my graliśmy tak po 20 minut, niektóre po 15, to wiadomo, że nie. Ale my ją zabiliśmy ostatecznie, już jej nie ma, tej wysokiej? Ale jaja. Tego to się nie spodziewałem. Dobra, mamy trochę ammo, ale w ogóle przeżył taki upadek, jest dzielny chłopak. Weź, no wezmę. Nie wiem co to jest, ale jeszcze bym chciał teraz jakieś miejsce zapisu. Aha, no dobra. Brudny flakon, zawsze o taki marzyłem. Jeszcze tylko delikatnie się tu rozejrzę, czy tu na pewno nic nie ma. No raczej już nie, dobra. Znajdźmy jakieś miejsce zapisu. No to nie jest tam, to tutaj ta chatka wujka Władka i w ogóle? Szukaj Rose, no to nie, gdzieś tu poszukamy Rose. Tylko poszukamy jej w następnym odcinku. Okej? O, złom. Jeżeli mamy tutaj możliwość, może Rose coś. Skończyłem zamówiony przedmiot, proszę dostarczyć go do domu z czerwonym kominem. Przejdź przez jaskinę, jaskinię do ruin, a potem prosto do wioski. Okej, okay, no dobra, ale to kiedyś zaś potem. Najpierw sobie zapiszemy. Bardzo fajny odcinek. Nie ma bata. Superancki. Superancki. Jeszcze raz, dla pewności. Dobra, zabiliśmy tą windę jedną, małą. No i czekacie na następny odcinek pewnie, nie? Z niecierpliwością. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.